Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Dziś witam Państwa znowu z Wrocławia. Co pewien czas audycja Mądrale w Radiu Reset Obywatelski nadawana jest z Wrocławia, z mojego rodzinnego domu. Zwykle jednak z Warszawy. Dziś jest piątek, 21 stycznia 2022 roku. Serdecznie witam tych, którzy są z nami w dniu emisji premierowej, jak i tych, którzy są później albo znacznie później z nami. Przypominam, że Radio Reset Obywatelski jest wolnym, obywatelskim, poniekąd również amatorskim radiem, które nie nadaje reklam i utrzymuje się z Państwa datków, o które zawsze prosimy. Numer konta na stronie, a poza tym jesteśmy na zrzutce i Patronite. Jak zwykle nieodmiennie dziękuję naszemu sponsorowi, wydawcy, panu Pawłowi Drabarbaru. Drodzy Państwo, w programie nadawanym każdy piątek od 17 do 19 już od ponad roku spotykamy się z polskimi intelektualistami i twórcami. Dzisiejszy nasz gość jest intelektualistą młodszą-średnim wieku, 40-letnim, znanym dziennikarzem, znanym działaczem liberalnym, również aktywistą takim performerskim, jednym ze znanych obrońców świeckości państwa, co niekoniecznie w sferach liberalnych, nie bardzo lewicowych jest popularnym zjawiskiem. Tą osobą jest pan Leszek Jażdżewski, redaktor Leszek Jażdżewski, który zaraz się z nami połączy, bo już się z nim widzieliśmy, ale coś jeszcze poprawiamy. O, ja chyba widzę już. O, jest. Dobry wieczór, Janku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Teraz słyszymy się bardzo dobrze. Właśnie zacząłem o tobie mówić, że jesteś młodszą-średnie pokolenie. Bardzo dobry moment. Możesz obserwować świat z góry, ten społeczny, bo rozumiesz i tych młodych, rozumiesz też tych starszych. Dotknąłeś jakoś jeszcze w życiu pewnie PRL-u. Całą wolną Polskę przeżyłeś, czy prawie, w jakiejś względnej świadomości. To uprzywilejowana pozycja. Jesteś człowiekiem dość związanym z Warszawą, ale jednak patrzysz z perspektywy prowincjonalnej, bo mieszkasz w Łodzi. Tam prowadzisz bardzo znane czasopismo, miesięcznik Liberté, czyli Wolność, taki, można powiedzieć, naczelny organ polskiej myśli liberalnej, no może konkurujący z kulturą liberalną poniekąd. Naszym gościem była jakiś czas temu szefowa kultury liberalnej Karolina Wigura. Prowadzisz też Igrzyska Wolności, które od lat są chyba najwybitniejszą taką polityczną, liberalną imprezą, która może konkurować z, no może tam z sopocką imprezą, ale może wręcz jest tą właśnie najwybitniejszą, najbardziej wziętą, znaną. O niej się wiele mówi. Wiele się też mówiło o twojej utarczce z Donaldem Tuskiem, kiedy ukradłeś show, mówiąc o niebezpieczeństwie związanym z nadmiernymi wpływami Kościoła katolickiego. Znana była twoja akcja zbierania podpisów pod ustawą o finansowaniu lekcji religii ze środków kościelnych czy prywatnych. O ile pamiętam, to był główny punkt tego projektu. Pamiętam dobrze, że kiedyś stanąłeś sam na sam na wprost tłumu ONR-owców, którzy cię pobili, opluli. No parę razy wykazałeś się odwagą, a więc robisz coś więcej niż zwykły dziennikarz. a jednak jesteś dziennikarzem, komentatorem, politologiem. No z polityką i z powiedzmy liberalną stroną sceny politycznej jesteś kojarzony. Niektórzy porównują cię do Sierakowskiego, mówiąc, że jesteś jego właśnie taką liberalnym odpowiednikiem, no bo Sławomir Sierakowski jest autorem, intelektualistą lewicowym. Także bardzo to jest ważna i już ugruntowana pozycja. Nie jeden kojarzył cię z Tuskiem, nie jeden kojarzył cię z Michnikiem. Myślę, że jednak idziesz swoją drogą. Chyba chciałeś być kiedyś politykiem, nawet na pewno, ale w końcu zostałeś przy sprawach wydawniczo-redakcyjno-komentatorskich i chyba dobrze. To jest taki nowy format działalności publicznej, gdzie łączy się funkcje dziennikarskie z takimi organizacyjnymi, wydawniczymi i to wszystko w takim jakimś, no właśnie takim stylu NGO plus się jakoś toczy. To jest fajna formuła, bo zachowuje jakąś względną niezależność dziennikarza, a jednocześnie daje mu nowe narzędzia, bo jako organizator ma dostęp do polityków większy i muszą się z tym jakoś liczyć, jest aktywny nie tylko jako zadający pytania i piszący teksty, ale jako też współtwórca życia publicznego. To jest bardzo, bardzo fajne i jesteś jednym z pionierów tego nowego formatu funkcjonowania publicznego. No, jesteś od polityki specjalistą, więc myślę, że nasza rozmowa głównie będzie dotyczyć spraw politycznych. Ja bym chciał pierwsze pytanie skierować do ciebie w związku z takim wątkiem, który się pojawia w Liberté, mianowicie wątkiem antysemityzmu. A to właśnie dlatego, może nie dlatego, że wyłącznie, że o tym też się mówi w Liberté, ani nie chcę przez to sugerować, że się tym zajmujesz w szczególny sposób, ale okazja jest taka, że wczoraj była 80. rocznica konferencji w Wannsee. No i ja jakoś, podobnie jak wielu innych Żydów, myślę jakoś więcej o Holokauście w ostatnich dniach, no bo to jednak jest bardzo równa rocznica. Konferencja w Wannsee jest takim symbolicznym początkiem Holokaustu, bo tam rząd niemiecki ustalił, co potem wykonał, czyli zamordowanie narodu żydowskiego. I chciałbym się w związku z tym ciebie zapytać, jak postrzegasz na przestrzeni tych do 20 paru lat, które sam pamiętasz, powiedzmy, życia publicznego w Polsce, ewolucję tej kwestii żydowskiej, czy raczej kwestii antysemickiej i czy masz poczucie, że jakiejś takiej klęski, zawodu, rozczarowania, czy też uważasz, że to, co się działo w Kaliszu, o czym właśnie piszecie w Liberté ostatnio i w innych miejscach, te ekscesy dosyć przerażające i znane na całym świecie, to są właśnie ekscesy, czy to jest hałaśliwy margines, czy to jest raczej już przejaw takiej jednak tektoniki społecznej, że tam jednak ta antysemicka emocja szuka dla siebie ujścia i dochodzi do takich erupcji. Pytam się ciebie właśnie jako osoby, którą uważam za względnie postronną i dlatego być może właśnie twoje zdanie będzie bardziej wiarygodne, no bo nam oczywiście, Żydom się wydaje, że to wszystko jest przerażające i wyjątkowe, i jesteśmy przerażeni narastającą brunatną falą, a gdzieś tam daleko są tacy, których to nic nie obchodzi, a ciebie obchodzi, ale jednak jesteś spoza środowiska, więc dlatego ciekaw jestem twojej opinii w tej sprawie. Przede wszystkim dziękuję ci, Janku, za to bardzo pochlebne dla mnie pytanie. W zasadzie gdybym mógł wybierać, to chyba jesteś moim kandydatem numer 1 do wygłoszenia epitafium, kiedy by do tego przyszło. Muszę sobie to gdzieś zanotować, te wszystkie miłe słowa pod moim adresem. W dużym stopniu na wyrost, ale no, masz tutaj wybitnych gości w tym programie, więc rozumiem, że trzeba mnie do nich doszulsować. Także dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i Państwu, że się włączyliście. Bardzo dobre pytanie i w sumie cieszę się, że mnie o to pytasz, bo to jakby nie jest temat, którym ja się zawodowo zajmuję. Jestem siłą rzeczy zaangażowany, bo każdy przyzwoity człowiek musi być antysemitą, tak? Wydaje mi się, że to jest coś oczywiste, że niezależnie od poglądów i niezależnie od sytuacji jest to postawa dla ludzi cywilizowanych jedyna. No i tak się niestety zdarza, że ten antysemityzm w różnych formach nad Wisłą występuje. I rzeczywiście wspomniałeś o tej mojej utarce z narodowcami w Łodzi zresztą. To było bodajże w 2012 roku. Nie pamiętam, że wtedy była taka fala wtargnięć na różnego rodzaju wykłady. Wtedy chyba NOP przeszkodził Baumanowi w wykładzie. Oni wpadali zresztą nie tylko, jakby wpadli też chyba do Magdaleny Środy. Wiem, że zablokowali jakąś konferencję, akurat to było coś o homofobii chyba gdzieś indziej. Ludzie się bali, odwoływali te wykłady do nas, potem jakby w akcie zemsty wpadli na Michnika i to było zresztą bardzo ciekawe, bo czytaliśmy tam, że to było spotkanie po numeru Liberté, Kompleks Polski, no i tam te słowa Konwickiego, który był patronem numeru, o tym, że naród kona w tych odmętach faszyzmu, które czytaliśmy ze skandującym tłumem przepory za brata, Szechter, raz sierpem, raz młotem. No muszę powiedzieć, że było to dość wstrząsające doznanie. To znaczy Michnik, który został taką figurą walki z komunizmem. To było dość przedziwne. Natomiast ten tłum, to co oni wołali, to znaczy dla nich kluczowe jest to, że w tamtym czasie nie wypadało wołać otwarcie na ulicy, gonić Żydów, mimo że to było w Łodzi, to byli ludzie z całej Polski. Jak wiadomo, w Łodzi te kluby karskie się wyzywają na jakieś tam żydowskie, to ma być wyzwisko, tak? Natomiast w tym wypadku oni wołali, ten Michnik był im przydatny, ponieważ poprzez figurę antykomunizmu, tak? No to akurat Michnik przez komunistycznym więzieniu było parę lat, ale on im bardzo pasował, bo można było dojść do antysemityzmu. I właśnie to Paweł Śpiewak o tym pisał, o Żydokomunie i zresztą wielu innych, ty też przecież te kwestie poruszałeś. I to dla tych środowisk narodowych to było bardzo wygodne, żeby oni się przybierając w takie mundury, w zasadzie szaty żołnierzy wyklętych, mieli taki, w zasadzie można powiedzieć 1 do 1, tylko tyle, że nie strzelali, jakby mogli porządkować sprawy zarówno z tymi pseudokomunistami, jak i z prawdziwymi Żydami. Ci drudzy byli ich prawdziwym celem, bo w Polsce komunistów w zasadzie chyba nie ma. Ciężko znaleźć prawdziwego komunistę. A Żydzi jeszcze się ostali. I to pamiętam, że wtedy, to co wtedy mną wstrząsnęło, to to, że nie to, że antysemityzm występuje, bo on za całego mojego życia występował i za twojego i dużo wcześniej i będzie występował, ale chodziło o to, że oni się tak właśnie przebrali i zaczęli wchodzić do mainstreamu. To była ta przyczyna, dla której ja się z nim skonfrontowałem. I muszę powiedzieć, że od czasu debaty o Jedwabnym, która miałem poczucie, że chyba wciąż jest najważniejszą debatą 30-lecia Polski, był taki okres, kiedy wydawało mi się, że w tej sprawie nic nowego nie można powiedzieć. Znaczy, wyszły nowe książki, że konsensus polityczny jest, że antysemityzm jest absolutnie nieakceptowalny. Liga Polskich Rodzin zniknęła w pewnym momencie, bo tam też były takie grupki i jakby oczywiście to występowało, ale nie wydawało się, żeby to zjawisko mogło być w istotny sposób groźne. Natomiast od czasu, kiedy Konfederacja jest w Sejmie i tam są ludzie, którzy nie kryją, jak to mówią, judeosceptycyzmu i walczą z międzynarodowym spiskiem żydowskim, czy w każdym razie, jak to oni określają. Nasiliły się też ataki i takie gesty symboliczne w przestrzeni publicznej, na które oczywiście wciąż nie ma przyzwolenia w tak zwanym mainstreamie, a już na przykład nawet Andrzej Duda był atakowany za to, że zapalił świeczki podczas Chanuki i to bardzo ostro atakowany przez środowiska prawicowe i to bynajmniej nie środowiska marginalne, więc widać, że zmienia się ta wrażliwość i niestety oprócz tych incydentów, które się zawsze zdarzały, zaczyna to jakby przybierać ramy akceptowalne przynajmniej w niektórych kręgach. I wydaje mi się, że tutaj takim punktem przełomowym była ta nieszczęsna ustawa IPN-owska zakazująca brukania narodu polskiego oskarżeniem o to, że mordował Żydów. No to była absurdalna rzecz, której się rząd został zmuszony, żeby wycofać, ale mam poczucie, że wtedy się nasiliło, że ta antyżydowskość stała się dużo bardziej polityczna, ona stała się orężem politycznym i to jest taki moment, od którego ja bym datował nasilenie groźnych zjawisk właśnie w zasadzie już na obrzeżach, czy wręcz w mainstreamie politycznym. I to jest przełom negatywny. Z czegoś takiego wydaje mi się, że od wczesnych lat 90. i jakiegoś tam bubla czy ulotek takich rozdawanych pod kościołami, a to był antysemityzm taki w starym stylu, że w zasadzie być może od lat nawet od 68 roku nie było takiego nasilenia. Pytanie, czy będziemy w stanie się temu przeciwstawić, i jak zareaguje na to prawica rządząca, tak? Czy oni pójdą w duchu Lecha Kaczyńskiego, czy bardziej w duchu ozonu i takiego nasilenia się walki właśnie z niepolskim żywiołem. No więc rozumiem, że nie masz dobrej odpowiedzi, co będzie w przyszłości. Ja przed chwilą opublikowałem na swoim blogu tekst Panna Zagłada ma 80 lat z taką tezą, że już lepiej milczeć o Żydach, o zagładzie, niż wygadywać to wszystko, co się o tym w Polsce wygaduje. Jestem też bardzo sceptyczny co do możliwości jakby oddziaływania na świadomość społeczną poprzez lekcje w szkole, poprzez tak zwaną edukację. Nie wierzę w jej skuteczność. Wydaje mi się, że taki endemiczny antysemityzm, a także kompleksy czy urazy narodowe są czymś o wiele silniejszym, niepodatnym na takie korekty szkolne. Obawiam się, że będziemy nadal żyć w takich oparach antysemityzmu, dopóki ludzie po prostu nie zapomną, że byli jacyś Żydzi i nie przestanie ich to obchodzić. Młodego pokolenia, wydaje mi się, już to nie obchodzi. Ciekaw jestem, jak ty postrzegasz młodzież. Nie jesteś wykładowcą, zdaje się, akademickim i masz zupełnie innego rodzaju doświadczenie z młodzieżą. Prowadzisz taką instytucję kulturalną w Łodzi, spotkania, masz kontakt z młodszymi od siebie, ludźmi, którzy PRL-u w ogóle nie pamiętają. I bardzo mnie interesuje twoja diagnoza, taka właśnie diagnoza ze środka Polski. Mieszkasz w Łodzi, to jest takie miasto, które jeszcze niedawno było drugie co do wielkości. Straciło tę pozycję na rzecz Krakowa, bardzo wielu ludzi wyjechało głównie do Warszawy, to jest takie przekleństwo Łodzi, to jest ta bliskość Warszawy, wydaje mi się. Ty jesteś patriotą łódzkim, pozostałeś tam, i widzisz tak Polskę przez pryzmat czegoś, co jest niby bardzo dużym miastem w skali Polski, a z drugiej strony jest to też na swój sposób bardzo głęboka prowincja. Jest to miejsce tyle centralne, co peryferyjne. Chciałem ciebie zapytać w związku z tym o doświadczenie Łodzi, tej Łodzi właśnie nowej, odmienionej, z nową młodzieżą, z nowym pokoleniem. Jak widzisz przyszłość taką mentalną, moralną, obyczajową Polski przez pryzmat właśnie tego doświadczenia, tej grupy społecznej, z którą widzisz, którą masz do czynienia, czyli tej, powiedzmy, trochę może bardziej rzutkiej, trochę lepiej wykształconej młodzieży zamieszkującej nadal to szczególne miasto Łódź. Na chwilę jeszcze wycieczka w stronę tego, co powiedziałeś, że być może młodych ludzi już po prostu żydowskość jako taka nie obchodzi. Właśnie smutnym paradoksem było to, że jeszcze te 10 lat temu to właśnie młodzi żyli w tych marszach i to ci najmłodsi popierali te środowiska właśnie skrajne, narodowe, to co dzisiaj wchodzi w skład Konfederacji. Wydaje się, że to pokolenie, które dzisiaj ma naście lat, czy około 20 lat, jest dużo bardziej progresywne i to jest rzeczywiście, wszystkie badania to pokazują i obserwacyjni tutaj inne, chociaż oczywiście pewnie mam mniej do czynienia z jakąś ultrakonserwatywną młodzieżą, więc także biorę na tę poprawkę, że wolontariusze na Igrzyskach Wolności, licealiści, którzy się u nas pojawiają, czy studenci, z którymi mam kontakt, no to wszystko jest jednak swojego rodzaju elita, ludzie najbardziej rozbudzeni intelektualnie, którzy czegoś poszukują, no i także o określonych poglądach, przynajmniej o liberalnych odruchach, jeśli nie o ukształtowanym już światopoglądzie. Jeszcze na moment, bo ten antysemityzm, wiesz, to jednak jest jakaś zadra. Powiedziałeś o tym, że nie wierzysz w edukację. Ja też mam poczucie, że w ogóle ten oficjalny smrodek edukacji średnio działa na jakiekolwiek zjawiska i że to rzeczywiście chyba nie tędy droga. Ja mam takie poczucie, że jakieś takie dziwne poczucie, jakbyśmy my w Polsce trochę, i nie wiem jak to zmienić, wydaje mi się, że to wynika z dwóch przyczyn, no, z nacjonalizmu bardzo silnego, nie tylko wśród nacjonalistów, po prostu w narodzie, i z drugiej strony no, z bardzo silnej do niedawna pozycji Kościoła katolickiego, że my mamy jakiś problem jako naród z tym, żeby przyjąć, że w Rzeczpospolitej, my mamy tę nazwę oficjalnie, ale ją rzadko używamy, używamy raczej nazwy Polska, bardzo rzadko ktoś mówi Rzeczpospolita, żeby przy wiadomości, że Żydzi w Rzeczpospolitej mają jakby równe historyczne i zasługi i jakby po prostu no, są takimi samymi panami tego kraju, który dzisiaj nazywamy Polską potocznie, ale są Rzeczpospolitą, jednak jest spadkobierczynią pierwszej i drugiej Rzeczpospolitej, że jakby no, Żydzi czy polscy Żydzi są tutaj absolutnie tak samo gospodarzami jak, nazwijmy to, Polacy, no bo jakby rzadko ktoś wyciąga Polakom nieżydowskiego pochodzenia to, że na przykład mieli, nie wiem, babkę Niemkę, prawda? Nie mówi się Polacy niemieckiego pochodzenia czy ukraińskiego pochodzenia, jeśli dotyczyło to ich dziadków czy pradziadków, a w przypadku Polaków żydowskiego pochodzenia możemy o tym absolutnie mówić, pewnie nawet do trzeciego pokolenia wstecz. I ja mam takie poczucie, że my w Polsce trochę na przykład ignorujemy to i mamy z tym problem, że na świecie Auschwitz jest symbolem żydowskiej zagłady i męczeństwa, a bardzo chcemy podkreślać, że byli tam i Pilecki, i Kolbe, i inni Polacy, Polacy polskiego pochodzenia, tak jakby z kolei obywatele polscy żydowskiego pochodzenia trochę byli z innej parafii. No, mamy z tym problem i ja myślę, że jakby polskość sobie radzi z wyzwaniami wtedy, kiedy potrafi je przejąć trochę własność, uznać swoje. I że my mamy problem z tym, żeby uznać Żydów polskich za swoich do końca i w tym sensie wypieramy trochę, ja to mówię z perspektywy Łodzi, zapytałeś o Łódź. No jedną z takich fundamentów tożsamości Łodzi jest wyparcie tego, że tutaj przecież była no, jedna z największych społeczności żydowskich w Europie Środkowej. Getto łódzkie było największym w Polsce i to jest pamięć, która bardzo powoli jest przywracana w bardzo nielicznym jednak gronie, mimo gestów poprzedniego prezydenta Jerzego Kropiwnickiego. I mamy z tym poważny problem, żeby jakby jest to coś obcego, a coś obcego w Polsce się generalnie źle przyjmuje, tak? Jest do tego najeżenie, jest nastawienie negatywne. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy znaleźli, to nie będzie proste, bo też nie wszystkim Żydom, myślę, to by się podobało, taka narracja, której Polacy by uznali, że żydowskość jest absolutnie jednym z takich członów polskości również. Trochę Muzeum Polin idzie w tę stronę. Myślę, że być może to jest kierunek. A wracając do młodzieży, bo ja widzę tak, więc to, co mnie cieszy, to właśnie renesans różnego rodzaju postaw i zaangażowań. To nieliczny renesans mam różnych w rodzinie, mam też ludzi, którzy odkryli swoją żydowskość, jakieś korzenie, to jest oczywiście dość sztuczne, ale jest to jakby radosne takie, że ludzie do tej tożsamości się jakby przyznają, jest to dla nich fajne, po prostu interesujące, ale też bardzo duża taka otwartość na te LGBT. Jakby tak, nie jest to żaden problem, mam poczucie, w takich środowiskach lepszych liceów, nie tylko chodzić z tęczową torbą, tak, to co młode dziewczyny szczególnie praktykują, ale otwarcie jakby w czasie, kiedy ta tożsamość seksualna się kształtuje, mówić o tym, że jest się gejem czy lesbijką, to jest naturalne i to jest bardzo fajne, to znaczy widzę wśród tych ludzi coś, co w moim pokoleniu jeszcze było no jednak problematyczne, myślę, że było nam dużo bliżej do tego pokolenia twojego, które trochę się w tych szafach musiało chować ze swoimi różnymi nienormatywnymi zachowaniami. I ta naturalność jest, uważam, ich największą siłą. I że chociaż to nie jest duże pokolenie, jest dużo mniejsi od mojego tego pokolenia wyżu demograficznego, to oni są dużo swobodniejsi w swoich tożsamościach. Ja to mogę oczywiście mówić w porównaniu. I myślę, że to jest jakaś fundamentalna przemiana, to znaczy ci ludzie, oczywiście też trzeba spojrzeć na to trochę klasowo, to znaczy ja mówię o ludziach, którzy no, mają to wyższe, lepsze wykształcenie, a Łódź po tym oczywiście staje od Warszawy, czy pewnie innych dużych miast Polski, oni są reprezentatywni. Na pewno są ludzie, którzy marnują swoje szanse, wystają po podwórkach i takich ludzi też bardzo dużo spotykam. No, nie mam z nimi żadnego bezpośredniego kontaktu. Natomiast ci ludzie, którzy dzisiaj w połowie, pewnie ponad połowie idą na studia wyższe, oni nie będą mieli już takich kompleksów, jakie miało moje pokolenie, wyjeżdżając za granicę, często się douczając tych języków na jakichś korepetycjach. Ja myślę, że ta swoboda, takie poczucie się dobrze w swojej skórze, chociaż oczywiście nie negujmy tego, że są problemy psychiczne bardzo też mocno rozbudzone. Wiemy, że pandemia bardzo mocno to pokolenie uderzyła, tak, przy wejściu właśnie w tę dorosłość, więc to nie jest tak, że to jest pokolenie bezproblemowe. Natomiast oni chyba nie wiedzą, że nie mogą. Moje pokolenie jest jakieś takie zablokowane, mam poczucie, być może auto zablokowane, a to pokolenie chyba jest dużo swobodniejsze, co i znaczy oczywiście, że udaje im się odnieść sukces, tak? W sensie starych jest dużo więcej niż młodych, ale oni są w jakimś sensie odważni w tym swoim takim wychodzeniu do świata. Więc mi się ci ludzie bardzo podobają. Ja bardzo lubię z nimi przebywać, tym bardziej, że jakby no, jakoś są zupełnie inni, tak? Znaczy, ja dla nich już jestem panem w średnim wieku i jest to ciekawe zdarzenie. Jest to ciekawe zdarzenie perspektyw. A powiedz mi, czy to wyzbycie się kompleksów, prawda, ta otwartość na, no powiedzmy, mobilność, na rozmaite formy życia, wobec których no, my zachowywaliśmy się bardziej wstydliwie, powściągliwie, czy to jest jakieś zwycięstwo kultury liberalnej? Czy to jest tak, że udało się zaszczepić ludziom poczucie własnej wartości, wolności, równości? Czy to jest upragniony indywidualizm, ten, o który walczyliśmy? Czy to się zrobiło po prostu mimochodem przez to, że się wszystko pomieszało ze wszystkim, że otwarte są granice, że panuje w wielu dziedzinach globalizm, uniwersalizm i kosmopolityzm? Czy kultura liberalna jako pewne zjawisko o charakterze deliberatywnym, dyskursywnym miała na to wpływ? Czy by się obeszło bez tego, że ci ludzie są wolni, bo są wolni, a nie dlatego, że w przestrzeni publicznej wybrzmiała wolnościowa narracja? Wiesz, to jest bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że ciężko jest na nie jednoznacznie odpowiedzieć, bo ludzie, wiem to po sobie, nie do końca wiedzą sami, czym nagrywają. To oczywiście ma znaczenie, jaką gazetę czytasz i czy jakie portale. Ja na pewno, gdyby nie lektura Gazety Wyborczej w podstawówce, nie robiłbym tego, co robię, tak? Nie zostałbym publicystą, dajmy na to. I mam tylko pełną świadomość. I dobór tych lektur ma istotne znaczenie. Natomiast nie zawsze człowiek wie, co konkretnie na niego wpłynęło i na kształtowanie tego poglądu, więc myślę sobie tak, że pierwsza kultura współczesna jednak jest dość indywidualistyczna. I to jest ciekawe, ponieważ jak zapytałeś o kulturę liberalną, to jednocześnie ci najciekawsi intelektualnie, czy najbardziej zbudowani intelektualnie z tych młodych ludzi wcale nie określają się mianem liberałów. Oni najczęściej mają poglądy dość mocno lewicowe, dość sceptyczne wobec szczególnie wolnego rynku, a niektórzy mają z kolei poglądy trochę na przekór modom, powiedzmy prawicowe, choć to są takie bardziej poglądy no, libertariańsko-konserwatywne, jakkolwiek by ta zbitka nie brzmiała dziwnie, to są takie korwińskie poglądy. I oni wcale się takiego liberalizmu się nie poczuwają, przynajmniej nie w sposób świadomy. Natomiast na pewno w swoim takim wyzwoleniu oni z tej kultury liberalnej, o której wspomniałeś, oni bardzo wiele czerpią. Chociaż myślę, że jest to takie zaczerpnięcie właśnie bez świadomości i być może ona się dopiero będzie budować wśród nich. Nie ma, wiesz, też takich, myślę, dzisiaj w mainstreamie takim politycznym, czy medialnym jakichś takich bardzo mocnych wzorców, no bo ja bym chciał sobie przypisywać zasługi, czy przypisywać je kulturze liberalnej, czy przyrządowi politycznemu, czy nie wiem, komu jeszcze, paru publicystom liberalnym takim, czy profesorom jak ty, ale obawiam się, że ci ludzie jakby to tworzą raczej poprzez Netflixa, poprzez YouTube'a, Instagrama, a to jakby ta współczesna kultura medialna czy social medialna jednak jest mocno skoncentrowana na ekspresji jednostki. Ty pisałeś bardzo ciekawie w swoim czasie, tak krytycznie o tym pokoleniu studentów, które jest takie trochę zapatrzone w siebie i nie bardzo ma ochotę się uczyć. Ja myślę, że w tym jest trochę problem, że w tym jest trochę takiego narcyzmu, który jest bezkrytyczny i w taką, ta autoekspresja jest jego no, głównym jakby modus operandi i więc jakby nie ma róży bez kolców, prawda? Brak kompleksów czasem powoduje, że ludzie nie mają potrzeby aż tak silnego pogłębiania być może wiedzy i nadrabiania braków, które ewidentnie oczywiście muszą u każdego młodego człowieka występować. Jest tutaj jakiś rodzaj załamania pewnej takiej hierarchicznej kultury, tak? To znaczy ty to obserwujesz być może na uniwersytecie, mnie to aż tak silnie dotyka, ponieważ ja nie staram się tych ludzi wychowywać, staram się raczej dawać pewne możliwości tak, współpracy i to na pewno dużo lepiej oni na to reagują, ale wiem, że na przykład pracodawcy, to jest ciekawe, powstaje wiele raportów, jest wiele kontrowersji i wyzwań związanych z traktowaniem tak zwanego pokolenia Z, czyli tych 20 czy 20-parolatków, którzy mają inną hierarchię potrzeb, chcą żyć dobrze, chcą mieć czas na jogę, na wypoczynek. Niekoniecznie takich motywują wartości materialne i jakby ten pęd do bogacenia. Myślę, że to świadczy o pewnego rodzaju pozytywnej ewolucji społecznej, że my jakby tutaj, to chyba Engelhardt pisał ciekawe o takim postmaterialistycznym społeczeństwie, które się wyłania z tych jego monumentalnych badań, tych value survey. I mi się wydaje, że to najmłodsze pokolenie faktycznie dobija do tego, co obserwujemy na Zachodzie, to znaczy, że tych ludzi już w mniejszym stopniu motywuje żołądek, a w większym stopniu jakieś pasje, które chcą realizować. Ale to też oznacza, że być może jest to trochę kosztem tej, no jakby tej skłonności do słuchania starszych i mądrzejszych od siebie, no. Tak jakbyśmy chcieli się widzieć. Także ta technologia myślę sprawia, że oni mogą się dzisiaj czuć lepiej, to znaczy moje pokolenie, kiedy chodziło do liceum i jeszcze na początku studiów, no nie różniło się aż tak bardzo od twojego, tylko tyle, że może było więcej kanałów telewizji, ale też no, czytałem gazety. Tak? Ten internet przyszedł gdzieś w jakimś tam momencie i rozpowszechnienie telefonu sprawiło, że młodzi ludzie w zasadzie zyskali dużą przewagę, bo to oni są nadawcami, oni dzisiaj nie potrzebują szlifów w gazecie wyborczej. Widzę, że na chwilę zniknął. Oni nie potrzebują dzisiaj stażować w Liberté po to, żeby potem awansować do poważniejszych pism, bo oni mogą pisać na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie i myślę, że to też ma wpływ tak, na ich podejście, ich zachowanie. Natomiast co do nich jestem optymistyczny, w sensie, że ja się nie martwię o to, co będzie, kiedy oni dojdą do głosu. Obawiam się tylko tyle, że będzie trochę za późno na to, żeby oni wpłynęli na podstawowy kierunek zmian. Ich jest po prostu za mało i jednocześnie mają taką cechę, która jest trochę martwiąca, że ich polityczność nie wyraża się do końca w sposób instytucjonalny. Ona się wyraża raczej w protestach, w takiej trochę antypolityczności, to co Rosan Wallon tak ciekawie opisywał, takiej kontrpolityczności. To jest zjawisko powszechne, zjawisko polskie i z tego punktu widzenia ich siła nie jest tak duża, jak mogłaby być, gdyby trochę bardziej tradycyjnie podeszli do kwestii, no właśnie, takich społeczno-politycznych. Rzadko się zdarza, że ktoś tak jednak pozytywnie mówi o młodym pokoleniu. Najczęściej mówi się teraz z pewnym niepokojem i współczuciem, no bo jest to pierwsze pokolenie od bardzo dawna, które ma poczucie, że lepiej już było i wszyscy się zgadzają, że raczej czeka je ciężkie życie, bo czekają nas wszystkich poważne ograniczenia i to w bardzo długiej perspektywie, bo po raz pierwszy stoimy przed wyzwaniem ogólnoludzkim i to zupełnie naturalnym, nie politycznym, Trzeba będzie bardzo wiele w naszym sposobie życia zmienić. Za chwilę zagramy piosenkę, ale żebyś nie był zaskoczony pytaniem po piosence, to zadam je już teraz. Wspomniałeś o problemie, jakim dla młodzieży jest pandemia. Prawdopodobnie bardziej jest to problem dla młodych ludzi, dla których to doświadczenie pandemii często jest wszystkim, z czym się spotkali po zakończeniu dzieciństwa, więc to jest formacyjne doświadczenie. Poza tym jak ktoś ma 16 czy 20 lat, to 2 lata w jego życiu to jest bardzo, bardzo wiele. I ciekaw jestem Twoich prognoz odnośnie do tego, jak w życiu młodszego obecnie pokolenia i ludzkości w kolejnych kilkunastu przynajmniej latach, jak odbije się niekończąca się jeszcze, ale kulminująca być może właśnie teraz pandemia. Czy to jest wydarzenie wielkoskalowe, średnioskalowe, czy to jest incydent jednak w perspektywie historycznej, czy to jest coś, o czym możemy zapomnieć, czy to jest coś, z czego się możemy wiele nauczyć bardziej niż ponieść niepowetowane straty, czy myślisz, że czeka nas taki bilans pandemii z pozytywami, z plusami, czy to jest jednak tragedia, po której będziemy się bardzo długo podnosić, a może nawet nie zdążymy, bo kolejne pandemie i kolejne kryzysy naturalne i polityczne będą się warstwami nakładać na to obecnie przeżywaną przez nas, albo właśnie nie dość przeżywaną, bo to też jest charakterystyczne, że my nie mamy tego w uświadomionych, żywych emocjach najczęściej, ale tak czy inaczej jesteśmy w tej tragedii. Także mam do Ciebie pytanie o bilans taki polityczno-kulturowo-mentalny, moralny pandemii w jej kulminacyjnym momencie po 2 latach, a więc już jest co wspominać i komentować, ale najpierw pierwszy przerywnik naszego programu, a są zawsze 2, czyli piosenka. Bardzo proszę. Dziękujemy. My też dziękujemy. To jest druga część dzisiejszego programu Mądrale w Radiu Reset Obywatelski. Dzisiejszego, czyli z dnia 21 stycznia 2021 roku. Jesteśmy 2 lata po rozpoczęciu pandemii. Zapytałem i nadal pytam naszego gościa, którym jest Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny czasopisma Liberté i organizator corocznych Igrzysk Wolności w Łodzi, publicysta, komentator polityczny. Zapytałem o jego opinię odnośnie do historycznej roli pandemii koronawirusa, o jego bilans tych 2 lat, no i prognozy, ocenę, na ile to zjawisko jest jednak lokalne historycznie, a na ile jest jednak wydarzeniem wielkoskalowym. Tak, no pytanie jest bardzo dobre i jakby no, wymaga od nas, ode mnie w tym wypadku, takiej próby trochę wyrwania się ze swojego tego strumienia czasu. Co jak wiem, jest niezmiernie trudne, co chwila na pewno Państwo czytają albo słyszą o wydarzeniach bezprecedensowych w historii świata, że jeszcze nigdy nie było, no nie wiem, choćby takich zagrożeń jak teraz. I oczywiście jest tam ogromnie dużo przesady. Bardzo trudno jest złapać właściwy balans, ponieważ nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądał świat za 20 lat. Natomiast to, co możemy robić, to próbować ekstrapolować doświadczenia z przeszłości. I myślę, że z perspektywy 20 lat, nie mówię 100 lat, tak, bo pytasz o perspektywę historyczną, więc taka perspektywa 20 czy 30 lat, która myślę, że już zasługuje na miano historycznej, no, gdybym miał szukać, a jest ciekawa książka nowa Niela Fergusona, który zresztą był gościem Igrzysk Wolności w Łodzi, miałem z nim przyjemność o tej książce rozmawiać. On pisał o różnych epidemiach, które mieliśmy w latach 50., 60., bardzo zabójczych. Były no już zupełnie współcześnie różne epidemie SARS, eboli, one oczywiście nie dotknęły, nie wyszły poza Azję lub Afrykę, ale była choćby Hiszpanka słynna, która zabiła więcej ludzi niż I wojna światowa. I jak Państwo zobaczą, to ta Hiszpanka, grypa Hiszpanka w zasadzie doczekała się prawdopodobnie, tam to było liczone, no to było o 3 zera mniej, powiedzmy, nie wiem, kilka tysięcy publikacji, w stosunku do pewnie kilku milionów publikacji na temat I wojny światowej. I o tej Hiszpance w zasadzie się mówi w przypisach, czy mówiło do niedawna. I podejrzewam, że oczywiście nie wiem, jak się potoczą losy samego wirusa i na pewno będzie zupełnie inaczej on postrzegany, ten okres 2 lat, jeśli Bill Gates ma rację i Omikron zakończy jakby ten taki etap epidemiczny i dojdzie do takich raczej no, lokalnych zjawisk związanych z koronawirusem, a zupełnie będzie inaczej, jeśli to będzie takie zjawisko powracające, które przywróci nasz, znaczy coś, do czego się przyzwyczajemy oczywiście, bo człowiek się do wszystkiego przyzwyczaja, natomiast coś, co przywróci jednak taki znany nam rytm roku, to znaczy, że wszystko będziemy starali się upchnąć w tym czasie wakacyjno-letnim, czy powiedzmy między majem a październikiem, a te miesiące zimowe będą takim trochę, no właśnie, zamykaniem się, chowaniem, maskowaniem, doszczepianiem. No widać tego typu tendencje, szczególnie w dziedzinie różnego rodzaju wydarzeń. Także no na pewno to, co pandemia, myślę, że więc jakby w takim ogólnym sensie myślę, że sama pandemia jako pandemia w perspektywie historycznej nie zapisze się aż tak istotnie, natomiast pewne zjawiska z nią związane myślę, że mogą być nawet istotniejsze od samej pandemii. Tymi zjawiskami na pewno jest, traktuję koronawirus jako swego rodzaju taki akcelerator, jako taki też rodzaj stres testu, czyli taki rodzaj nacisku wywołanego na materię naszego życia, który sprawił, że pewne rzeczy pękły, pewne rzeczy jakby przyspieszyły. Na pewno jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, rozmawialiśmy wcześniej dużo o młodym pokoleniu, to dzisiaj w zasadzie myślę, że jeśli chodzi o tę grupę najmłodszą, która urodziła się już w świecie z internetem, to w zasadzie nie ma sensu mówienia o człowieku w oderwaniu od jego awatara online'owego, jakiejś formy komunikatora, messengera i tak dalej. Znaczy po prostu to już się kompletnie zatarło. My jeszcze czasem nie zdarza nam się być offline, myślę, że w tym pokoleniu coś takiego nie występuje. Na przerwach, z tego co wiem, jest często dużo ciszej, ponieważ wszyscy siedzą w swoich telefonach i nawet potrafią ze sobą pisać. To nie jest tak, że oni są antyspołeczni, oni jakby te tendencje społecznościowe wyrażają przede wszystkim w sieci. Więc jest to już występowało, ale wydaje mi się, że przyspieszyło. Po drugie praca, to znaczy ja od, pamiętam, 2015 roku, kiedy właśnie EFNI, przez ciebie wspomniane w Sopocie, zajmowało się przyszłością pracy, my daliśmy specjalny numer o przyszłości pracy. Ja bardzo dużo czytałem wtedy różnych opracowań, raportów o tym, że po pierwsze roboty robią nam pracę, a po drugie, że ta praca zdalna, ta praca taka biurowa, praca w takim systemie mieszanym z przyszłością, że moglibyśmy już to robić, ale jakoś nikt się nie kwapił. No a dzisiaj zamiast jechać do studia Resetu Obywatelskiego, każdy z nas się łączy z innego miasta i to jest standardem dzisiaj w ramach telewizyjnych, radiowych, wszędzie, ale też praca, która polega na tym, że się trochę siedzi w domu, trochę siedzi się w pracy, trochę siedzi się w kawiarni. Pomieszanie rzeczy, które wcześniej miały swoje takie bardzo od czasów tych od czasu powiedzmy tej nowoczesności, tego XIX wieku, miały takie wyraźne szufladki i te szufladki dzisiaj zostały trochę przetrząśnięte, potrząśnięte i te nasze sfery wcześniej jednak dość wyraźnie oddzielone, przynajmniej w przypadku ludzi, którzy nie mieli, nie wykonywali wolnych zawodów, się mocno przemieszały. I Magda Krasnok ciekawie pisze o tym, jak pandemia takim, bym powiedział, średnim czy krótkim terminie wpłynęła na Unię Europejską. I myślę, że warto to przytoczyć, na tym zakończę ten wywód. On powiedział, że jakby pandemia sprawiła, że trzy tematy, które Unia Europejska miała wcześniej jakby na swojej agendzie, czyli od 2008 roku kryzys ekonomiczny, w którym raczej stało się w wielu miejscach zaciskać pasa. Dzisiaj to poszło w zupełnie drugą stronę, czyli że bardzo szczodre programy, nikt nie oszczędzał pieniędzy, wszyscy rzucili pieniądze na rynek po to, żeby uratować gospodarkę i to niewątpliwie to zjawisko występuje. Tendencja ciekawa, która nastąpiła, czyli tendencja wzmacniania roli państwa w życiu obywateli i bardzo silna reakcja, często negatywna, taka wręcz libertariańska, można powiedzieć, taka czasem populistyczno-libertariańska na to zjawisko mocnej ingerencji państwa, bo państwo już bywało w czasach terroryzmu, prawda, i 11 września, ale wtedy była skłonność, żeby te ingerencje jednak ograniczać w imię wartości liberalnych. Dzisiaj liberałowie raczej się lokują po stronie tych, którzy mówią, trzeba się szczepić, trzeba się maskować, trzeba się zamykać. I to jest też ciekawe, rozejście się takiego oku, odczepia się ode mnie, który był wcześniej jednak blisko tych liberalizmu, z takim odruchem racjonalnym, to znaczy takim naukowym, który mówi, no musimy część tej wolności poświęcić, a być może zainstalować aplikację, która będzie mówiła, z kim mieliśmy kontakt i tak dalej. No i wątpliwie również tendencje integracyjne w Unii Europejskiej bardzo przyspieszyły. Wcześniej ta integracja postępowała, ona też postępowała, ale można powiedzieć takimi skokami, nie liniowo. Dzisiaj chyba pandemia wywołała najsilniejszy impuls integracyjny. Dotknie się, że od czasu, kiedy Polska jest w Unii Europejskiej. Więc jakby widać, że tylko w tym wymiarze takim, w tym wymiarze dostrzegliśmy istotne zmiany. Już, że nie wspomnę o łańcuchach dostaw, prawda, o tym wszystkim, co się dzieje w gospodarce. Pandemia też jakby pokazała nam, jak bardzo jesteśmy zależni od zjawisk, które przyjmujemy jako dane raz na zawsze, to znaczy to, że po prostu towary z Chin na kontenerach, na statkach do nas dopływają w jakiś magiczny niemalże sposób i okazuje się, że i wielkie zakłócenia w tym łańcuchach potrafią wywołać, nie wiem, gwałtowne zwyżki cen, opóźnienia. Ta nasza globalizacja została podciągnięta również przez koronawirusa. Natomiast nie wiem, czy to będzie zjawisko, które już z nami na zawsze zostanie. Nie wykluczałbym, że to się trochę ułoży, natomiast być może już nigdy nie wrócimy do takiej zwanej normy. To jest w ogóle ciekawe. Czy coś takiego jak norma, taki świat normalny, taki spokojny, kiedykolwiek jeszcze zagości, może się musimy do tego świata nowego przyzwyczaić. No właśnie, życie ludzkie się trochę wydłużyło, a historia przyspieszyła i tak jak nasi przodkowie mieli okazję widzieć 1, 2, 3 światy, 3 odsłony historii, to my mamy wrażenie, że siedzimy na jakiejś karuzeli albo w kinie, które wyświetla nam coraz to nowe jakieś kawałki i trudno się zadomowić w jakiejkolwiek postaci rzeczywistości. Mieliśmy taki okres dłuższy, stabilnego wzrastania, bardzo optymistyczny. I teraz jakby wracamy do takiej niestabilności, która chyba jest czymś bardziej typowym niż stabilność. A jak mówię, życie ludzkie jest długie, więc to złudzenie stabilności jest zbawienne złudzenie, jest coraz rzadsze i coraz większa liczba ludzi przekonuje się, że czymś naturalnym jest właśnie niepewność i zmienność czasów. Ale akurat tak się złożyło, że nasze doświadczenie życiowe w żaden sposób nie było związane z konfliktami zbrojnymi. A tu się okazuje, że wojna zbliża się do naszych granic. Wprawdzie wschodnia granica Ukrainy jest daleko od nas, ale wiadomo, że jeśli u sąsiada jest wojna, to u nas są co najmniej uciekinierzy przed tą wojną uciekający, są jakieś reperkusje. Nigdy nie jest tak, że wojna nas nie dotyczy, jeśli toczy się w sąsiednim kraju. Dlatego chciałem cię zapytać, skoro mówisz o integracji europejskiej, to teraz mamy jej sprawdzian. Na razie jakoś w ostatnich dniach nie słychać, żeby Europa mówiła jednym głosem w kwestii rosyjsko-ukraińskiej. Więc chciałem cię zapytać o to, jak oceniasz i postrzegasz tę sytuację. Czy to jest tak, że my możemy za chwilę znaleźć się, być krajem przyfrontowym, prawda, który zaleje fala uciekinierów, który będzie buforowy w bardzo poważnym konflikcie? Czy też sądzisz, że to jest taka trwała sytuacja gry na destabilizację, na takie nękanie, które będzie trwało wiele lat, do którego się przyzwyczaimy? Ta Rosja nie da spokoju Ukrainie, ale ta Ukraina będzie trwała w takim położeniu i to nie będzie w sposób zasadniczy wpływać na naszą sytuację. Krótko mówiąc, chcę cię zapytać o ocenę sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej, ryzyko wojny. Większość z nas, większość, którzy oglądają nas, wie więcej niż my, bo są kilka miesięcy lub kilka lat do przodu i wiedzą, co się wydarzyło w kolejnych miesiącach. Przypominam, że nadajemy w styczniu 2022 roku, więc łatwo się w prognozach nie tylko pomylić, ale zostać zdezawuowanym w tych pomyłkach. Ale miejmy odwagę. Ja ze swojej strony powiem, że bardzo się obawiam tej wojny, że ona jednak wybuchnie i że ona nie będzie taką kłamaną wojną, tylko taką wojną w polu, nie na niby, tylko ze czołgami. Bardzo się tego boję, bardzo się martwię tym, że Europa i Ameryka nie będą umiały stawić jej czoła, być jakoś stanowcze, nie mają właściwie nic do zrobienia, czego naprawdę by się reżim rosyjski mógł przestraszyć, a nawet więcej. Wydaje mi się, że utrata Ukrainy dla wolnego świata nie jest aż tak wielkim problemem dla Zachodu, jak Zachód chciałby to oficjalnie przedstawiać. Jaka jest twoja ocena tej sprawy? Ja muszę powiedzieć, że ta kwestia Ukrainy i zagrożenia rosyjskiego bardzo mi ciąży. Pamiętam, jak po aneksji Krymu mówiłem na ten temat właśnie na EFNI i wtedy mówiłem o tym, że Ukraińcy mieli pecha po strasznego historycznego i my powinniśmy ich rozumieć, bo oni się znaleźli po niewłaściwej stronie nowej żelaznej kurtyny. Są w zasadzie, można powiedzieć, w jakimś sensie, oczywiście nie można porównywać, ale są w jakimś sensie w gorszej sytuacji niż my w przededniu wybuchu II wojny. My liczyliśmy wtedy, oczywiście, jak się okazało, nie do końca sensownie, nie do końca było to wiarygodne gwarancje w tamtym momencie, ale liczyliśmy jednak na pomoc sojuszników. Ukraina nie ma żadnych sojuszników, to znaczy ani kraje europejskie, nawet Wielka Brytania, która robi bardzo dużo i to trzeba podkreślić, że oni są bardzo mocno obecni. Czyli jest do Polski niestety, znaczy Polska jest po raz kolejny gołosłowna i jakby okazuje się, że ta polityka rządu polskiego ma niewiele wspólnego z tymi zaklęciami o suwerenności, o tworzeniu jakiegoś geopolitycznego mocarstwa w regionie, przy którym Turcja i Australia chyli czoła, tak jakby to się Jarosław Kaczyński. To są oczywiście bzdury. My w zasadzie już przestaliśmy być słuchani w kwestiach wschodnich. Już nie mówię, że się z nami liczy, ale nikt nas nie pyta o zdanie. Ale to jest trochę na inną rozmowę. Ja rzeczywiście obserwując to, bo jakby tak, no jakie są argumenty, jakie można je zważyć na przykład. Bardzo ciężko jest znaleźć argumenty za tym, co Rosja będzie miała z tego, że jedzie na tą Ukrainę czołgami, tym bardziej, że teraz nie można liczyć na tak zaskoczenia, na to, że to będzie tak jak na Krymie, że tam w zasadzie nie było oporu, tylko to rzeczywiście będzie jakaś większa lub mniejsza wojna, które będą winąć żołnierze rosyjscy. I to nie walka z NATO, czy z jakimiś Amerykanami, czy z jakimiś faszystami, tylko z ludźmi bardzo podobnymi do Rosjan, których Rosjanie jakoś tam lubią i z których mają bardzo wiele związków bezpośrednich. Więc to się wydaje pozornie absurdalny pomysł i stąd wiele osób ocenia komentatorów, że to jest nakaz, takie prężenie mózgów przez Putina. Natomiast jak spojrzymy po pierwsze na to, jak Rosja używa siły i jak funkcjonowała w ostatnich, nie tylko latach, można powiedzieć stuleciach, to się w jakimś sensie nie zmienia ta doktryna rosyjska. Z drugiej strony na historię świata, to znaczy w jakich momentach wybuchały wojny. Więc Rosjanie myślę, że strategicznie dostrzegają, że na Ukrainie zachodzi pewien proces dla nich niekorzystny, okcydentalizacji Ukrainy, wzmacniania się państwa ukraińskiego, wzmacniania sił zbrojnych Ukrainy, że następuje głębsze zaangażowanie Amerykanów, NATO, do zbrojenia Ukrainy, że pomimo zmiany prezydenta Rosjanie nie mogą liczyć na jakiś prorosyjski zwrot w polityce ukraińskiej, że jakby po tym, jak powiedzieli A, czyli zajmując Krym i wjeżdżając na Donbas, w zasadzie już nie mogą liczyć na to, że Ukraińcy kiedykolwiek wobec nich będą mieli jakieś cieplejsze uczucia. I oni są trochę w sytuacji, w której w zasadzie albo się muszą pogodzić z takim dryfem, bo też nikt na tą Ukrainę nie czeka na zachodzie. To jest oczywiście smutne, ale w zasadzie to będzie... Wojna będzie tyle straszna, że ona będzie one pozory, ponieważ nikt Ukrainy do NATO nie przyjmie, nawet raczej nikt jej do Unii Europejskiej nie przyjmie, ale jednocześnie Zachód nie może tego otwartym tekstem powiedzieć. Z kolei Rosjanie nie mogą się pogodzić z tym, że w ich sferze wpływów, którą sobie roszczą prawo, że będzie kraj, który będzie w orbicie wpływów Zachodu. Więc są gotowi dokonać jakiejś ingerencji zbrojnej po to, żeby te tendencje powstrzymać, ponieważ widzą, że to, co zrobili, nie wystarczyło. To znaczy te wszystkie negocjacje w formacie normandzkim, porozumieńskie, nie są przestrzegane przez żadną ze stron, które dla Ukrainy są nie do spełnienia, bo by oznaczały de facto oddanie suwerenności na trwałe Ukrainy do decyzji w zasadzie rosyjskiej, tak? Tych regionów pseudoautonomicznych na wschodzie, że jakby Rosjanie stwierdzili, oni nie mogą się pogodzić z tą tendencją i oni muszą przerwać ten marsz Ukrainy. I pomimo, że to ich będzie bardzo wiele kosztowało, oczywiście ja myślę, że to jest taki rodzaj blefu, na który Rosję nie stać, to znaczy Putina w tym momencie moim zdaniem nie stać na wycofanie się z tej granicy, bo niczego nie uzyskał od Zachodu, ani od Ukrainy, ale jednocześnie Moim zdaniem, jeśli poszedł na taką pełnowymiarową wojnę, a ja oceniam, że to jest jakieś ponad 50% szans, że to do takiej wojny dojdzie, takie właśnie jak mówisz, nie starcz, tylko frontalnej wojny przy użyciu ciężkiego sprzętu, którą oczywiście Ukraina musi przegrać niestety, że Putin będzie bardzo kosztować Rosjan. Ja nie wiem, być może oni liczyli na jakieś koncesje w ostatniej chwili, na jakieś takie pseudomonachium, no ale się go nie doczekają. To znaczy, że ja się zastanawiam, co to może... Bardzo jestem pesymistyczny, nastawiony, taki wręcz w takim niemalże lęku co do tego, co się będzie działo oczywiście z Ukrainą, ale też z Polską, to znaczy jak to wpłynie na nasz kraj, czy my jesteśmy gotowi do tego, żeby dokonać takiego głębokiego takiego zerwania, takiego wejścia w taką, to co znamy z podręczników historii, nagle stanie się naszym udziałem, nagle to my będziemy musieli się zbroić, to my będziemy musieli stać za rządem, który jest absolutnie nieudolny i fatalny, trochę tak jak Polacy w czasach sanacji, prawda? Musieli jakby być patriotami fatalnego rządu, który nie był w stanie ich obronić. Czy nie będzie prowadzony jakiś stan wyjątkowy, czy no właśnie jakaś remilitaryzacja kraju, jakiś nie wiem, pobór. No to wszystko, już nie mówię o tysiącach czy dziesiątkach tysięcy migrantów, uchodźców wojennych, których nie wiadomo jak przyjmiemy, bo zakładam, że na początku raczej otwarcie, ale z czasem być może te nastroje będą anty. Wiele rzeczy. Ja myślę, że niestety jest bardzo duża szansa, że ten rok 2022 to będzie taki antoribilis po prostu, że to będzie straszny rok i że będziemy wspomnieć z rozrzewnieniem ten rok 2021 czy 2020, że czekają nas bardzo złe rzeczy i no, trudno mi jest tu znaleźć jakąś nadzieję w tym konkretnym konflikcie, który nam się robi. Wdzięczny Ci jestem, że masz odwagę wyartykułować najbardziej pesymistyczne prognozy. Rzadko kiedy komentatorzy, dziennikarze, publicyści mają taką odwagę, bo z jednej strony boją się, że te prognozy się nie sprawdzą i wyjdą na histeryków, a z drugiej strony boją się, że będzie im zarzucone, że prognozy mają to do siebie, że są samospełniające się i sianie defetyzmu pogarsza sytuację. A ty masz odwagę mówić to, co wielu ludzi myśli, że rzeczywiście może ta wojna bardzo się zbliżyć do naszych granic, a jesteśmy i państwem, i społeczeństwem słabym i osamotnionym. I cokolwiek się złego wydarzy, będziemy sobie źle z tym radzić. Przypomnę, że my mamy granicę z Rosją i w zasadzie nawet granica z Białorusią jest de facto już granicą z Rosją. I niepokoje na tej granicy, które no, dzięki głupocie polskiego rządu łatwo dało się sprowokować i utrwalić jako taką sytuację klinczu, stwarzają pretekst do różnych prowokacji. Mogę sobie łatwo wyobrazić, że na przykład w obronie torturowanych uchodźców grupa desantowa żołnierzy rosyjskich leci na pomoc, żeby uratować życie biednych Syryjczyków, Afgańczyków czy Somalijczyków. No i nastąpi przekroczenie granicy polskiej ze strony obwodu kaliningradzkiego i wejście jakiejś formacji na terytorium NATO. Mogę sobie to wyobrazić na zasadzie, skoro dzieje się ciągle coś, czego wcześniej nie mogliśmy sobie wyobrazić i jakoś żyjemy, to czemu nie to? Prawda? Potrzebujemy teraz jakiejś metawyobraźni, która jest no, w sporze z siłami naszej dotychczasowej, naturalnej wyobraźni. Czyli intelektualnie wychodzi poza to, co naprawdę potrafimy sobie przedstawić. Więc ja bardzo, bardzo sobie cenię tę odwagę myślenia o najgorszych scenariuszach, ale skoro możliwe są też bardzo złe scenariusze, właściwie takie quasi-wojenne, bo może czołgów rosyjskich się nie spodziewamy, ale otwartego konfliktu z Rosją, z elementami prowokacji i elementami militaryzacji po naszej stronie, prawda, takiego ładu wojennego, to już tak. to powiedz proszę, jak postrzegasz ogólnie stan państwa polskiego na wypadek, gdyby to państwo miało jakby powrócić na drogę praworządności, bo udałoby się jakoś zahamować to szaleństwo, tę destrukcję polityczną, to osuwanie się faszyzm w gruncie rzeczy. Załóżmy, że jednak to idzie ku dobremu, że PiS tą władzę będzie musiał jakoś oddać komuś, temu hipotetycznemu Tuskowi. Czy w ogóle jest możliwe, żeby w tych latach kryzysowych, w których jesteśmy i jeszcze będziemy, żeby jakaś taka radykalna odnowa była, się dokonała? To znaczy, czy to, co nas spotyka od kilku lat, co nas jeszcze spotka, to jest takie zło, które ma szansę nas wzmocnić, czy to jest to zło, które uczyni nas na bardzo długi czas inwalidami politycznymi i społecznymi? Zadajesz bardzo takie fundamentalne pytanie o taką próbę wyobrażenia sobie, jak ta wielka naprawa państwa, ale też społeczeństwa po PiS-ie miałaby wyglądać. Problem polega na tym, że to wcale nie będzie po PiS-ie, to znaczy to nie będzie tak, jak mówimy o postkomunizmie w tym samym znaczeniu, jakby się mówi o postpisizmie, ponieważ PiS w przeciwieństwie do partii komunistycznej nie zniknie, nie rozwiąże się, raczej nie dojdzie do depisyzacji w takim rozumieniu, jak doszło do deifikacji i to będzie partia demokratyczna bardzo silnie obecna, tak jak powiedzmy trumpizm jest obecny na scenie po stronie republikańskiej w USA. I tak naprawdę można powiedzieć, że on w opozycji jest wręcz silniejszy i zagraża za 2 lata, że przejmie władzę jakby na większym stopniu niż poprzednio, mając większe poparcie w parlamencie i tak dalej, i w społeczeństwie. Także tak, jakakolwiek byłaby legitymacja do rządzenia opozycji, myślę, że nie będzie ona tak silna, jak na przykład była silna legitymacja w sumie skromnej liczebnie Solidarności Klubu Obywatelskiego po 1989 roku, kiedy też jakby z drugiej strony była bierność albo przychylna neutralność pozostałych sił politycznych, w tym prezydenta Jaruzelskiego. Tutaj prezydent będzie pewnie ostatnim bastionem, który będzie próbował blokować co istotniejsze zmiany przez najbliższy rok i pół czy półtora. Będzie bardzo duże rozdrobnienie i rozproszenie, tak podejrzewam jednak, przynajmniej częściowe rozproszenie po stronie opozycyjnej, jakaś wzajemna konkurencja pomiędzy partiami rywalizującymi o częściowo podobny elektorat. Klasa polityczna jest na dużo niższym poziomie, to znaczy nie ma takiego zrozumienia momentu historycznego i pomimo, że uważam, że on w jakimś sensie występuje, to znaczy ja uważam, że PiS jest szansą, to znaczy to, jak oni zniszczyli państwo, jak oni zniszczyli instytucje państwa, jak skompromitowali takie obszary jak praworządność, w ogóle sądownictwo, media publiczne, w normalnych warunkach nie można jakby opór społeczny, interesy, zastane interesy poszczególnych grup, interesy, które grup wpływowych byłoby zbyt mocne, zbyt silne, żeby partia szczególnie, która reprezentuje jednocześnie tych ludzi, dajmy na to prawników, była w stanie dokonać jakiejś istotnej reformy. W tym wypadku, jeśli by doszło oczywiście do tego przejęcia władzy i możliwości zmian, uważam, że taka przestrzeń się pojawia, tym bardziej, że PiS zdemontował wiele tych bezpieczników, które hamowały możliwości dokonywania zmian. Rzecz w tym, że chyba opozycja nie będzie miała apetytu na to, żeby dokonywać ich w taki sam sposób, jak robił to PiS, czyli na rympał ze złamaniem konstytucji, a bez większości konstytucyjnej pewnych zmian nie da się dokonać od tak jedną ustawą. Więc myślę, że to napięcie i to taki ten rozkrok pomiędzy konstytucyjnością, jakaby ona nie była, tak, to pewnie będzie jakiejś takiej formule transitional justice, czyli poczucia, że poprzednie prawa to jest jakby wychodzenie z systemów autorytarnych, czyli jakby jak funkcjonować w systemie, którego praw się do końca uznaje, bo się je uważa za nieprawomocne, ale z drugiej strony innych nie mamy i musimy przejść jakąś drogę do tego systemu w pełni demokratycznego i praworządnego. I to będzie częściowo właśnie los Polski. Myślę, że w tych obszarach, w których łatwo będzie dokonać zmian, takich zmian administracyjnych. Tam są jakieś szybkie decyzje i postęp. Być może w takich sprawach jak media publiczne będzie większa przestrzeń do odkręcenia negatywnych zjawisk i nawet rozwiązań radykalnych, a w niektórych, takich jak Trybunał Konstytucyjny czy Sąd Najwyższy, no nie jestem przekonany, czy to będzie możliwe i boję się, że w wielu punktach ta niezbędna radykalna zmiana, na którą uważam, że będzie zapotrzebowanie społeczne i będzie też jakby klimat taki instytucjonalny, że ta zmiana się nie wydarzy ze względu na po prostu słabość polityczną tego obozu opozycyjnego i jednocześnie bardzo silny opór ze strony PiS-u, który użyje wszelkich wcześniej administracyjnych, a później politycznych już w opozycji, jeśli będzie w niej instrumentów, żeby zablokować możliwość zmian. No, wiemy, jak reagowali w czasie posmoleńskim, nie wahali się dokonywać najbardziej radykalnych ruchów, więc taki rodzaj niepokoju społecznego, wezwań do buntu, do tego, co też właśnie, ja uważam, że Polska ma wiele wspólnego ze Stanami, czasem więcej niż z Europą Zachodnią, taki właśnie rodzaj buntu jak na Kapitolu, wezwania do stawienia oporu. Myślę, że bardzo różne działania są możliwe, więc obawiam się, że te zmiany mogą nie pójść tak daleko i co będzie oznaczało, że po 2-3 latach ten płomień rewolucji się wypali. No to jest taki pesymistyczny scenariusz, ale w Polsce generalnie nawet te zmiany pisowskie nie udają się w pełni. Tak? Widzimy, że te reformy, czy antyreformy sądów się nie udają, edukacji, nauki, prawda? Są wszystkie jakoś połowiczne, więc ja myślę, że naprawa państwa w PiS-ie również będzie, to też będzie łatanie, nie będzie postawienie na nowo tego gmachu polskich instytucji. No i chyba będziemy musieli jakoś z tym żyć, będziemy musieli się pogodzić z tym, że część z tych rzeczy, które PiS wprowadził, już z nami zostaną na długo. No ale cóż, no może dzięki temu jesteśmy zabezpieczeni przed taką radykalną wersją autorytaryzmu, ponieważ po prostu nie ma państwa bismarckowskiego, który mógłby jakiś dyktator rządzić w taki sposób, jak rządził właśnie choćby tam. Tak, ja znam tę tezę i właściwie się też ku niej skłaniam, że społeczeństwo polskie jest na tyle takie anarchiczne i niezdyscyplinowane, że trudno jest mu narzucić jakikolwiek reżim, zarówno w znaczeniu dobrze funkcjonującego demokratycznego państwa prawa, jak i w znaczeniu dyktatury. Stalin powiedział, że zaprowadzić w Polsce komunizm to jak osiodłać krowę. Być może paradoksalnie to nas jakoś chroni, niemniej jednak myślę, że tak powiem, potencjał faszyzacji jest spory i jeszcze faszyzm nie powiedział w Polsce ostatniego słowa. No czasem jest tak, że jakiś przywódca się objawi, który może więcej niż zwykli politycy. Donald Tusk pewnie nie jest już takim przywódcą. Pewnie nazbyt jest politykiem biurokratycznym, może jest już zbyt długo w polityce, może ma za dużo lat. Nikogo, kto mógłby pretendować do tej roli, na razie nie widać, więc chyba jesteśmy trochę samotni w tym dryfie przez historię. Jesteśmy też osamotnieni w sensie międzynarodowym. Chyba nikt nas nie lubi. Sądzisz, że w ogóle nasz kraj można i nasze społeczeństwo, patrząc z zewnątrz, jakoś polubić, czy możesz sobie wyobrazić taką sytuację, no pomijając to egzaltację solidarnością oczywiście, zrozumiałą, ale krótkotrwałą, możesz sobie wyobrazić, że Polacy się znajdą w takim położeniu, jak nie wiem, Włosi, Hiszpanie, Francuzi, że no, mają miliony swoich miłośników, takich kulturowych miłośników, rozsianych po świecie, że to będzie jakaś marka polskość, że będzie się z czymś kojarzyła frapującym, ekscytującym, prestiżowym, czy też to jest już taki los kulturowy, że jesteśmy taką marchią, takim terytorium przejściowym, buforowym, z natury rzeczy pozbawionym swoistości i nieprzyciągającym uwagi. Czy możesz się zdobyć na taką historiozoficzną refleksję o polskości? Wiesz, Polska jest krajem półperyferyjnym. Myślę, że momentami była po prostu w ogóle peryferyjnym. Momentami jej nie było i jakby losy Europy toczyły się bez niej. Ja myślę to, że nowoczesność jakby wydarzyła się bez Polski, ciąży na naszym losie bardzo mocno, zarówno w tym wymiarze geopolitycznym, jak i w tym wymiarze kulturowym, ponieważ my zajmowaliśmy się niepodległością, kiedy inni zajmowali się nowoczesnością i stawiali sobie pytania o rolę człowieka, maszyny, klasy, Boga, prawda? Jakby te wszystkie pytania gdzieś tam krążyły. Także następowała materialna przemiana, industrializacja, w Polsce następowała, ale jakby rękami niepolskimi. I to myślę, że wszystko bardzo wpłynęło na nasze takie podejście i do państwa, i właśnie do nowoczesności, i do tradycji oświeceniowej. To gdzieś się wydarzyło trochę obok nas. Leder pisze o przyszłej rewolucji w rozumieniu lat 39-56, a ja myślę, że w jakimś sensie to obejmuje dużo szerszy kontekst społeczny. I w zasadzie nasz kanon kulturowy jest kompletnie niedostosowany do współczesnych czasów. Nie umiemy się chyba do końca wyzwolić z kraju, który myśli kategoriami walki o niepodległość, z kraju, który musi z tą niepodległością coś sensownego zrobić. My, poza taką prostą imitacją, która działała do roku 2004, czyli nadganiania, doganiania, wstępowania do Zachodu, to my nie potrafiliśmy znaleźć sobie takiej opowieści o Polsce. Można powiedzieć wręcz, że kiedy ona się skończyła, ta narracja o doganianiu, wróciliśmy do takiego trochę default mode, to znaczy takiego stanu jakby docelowego, czy takiego standardowego, którą jest mocny nacjonalizm, no, brak kultury liberalnej i demokratycznej. Polska w zasadzie nie miała żadnych podkreślam, jakby uwarunkowań do tego, żeby być krajem liberalnej demokracji w wydaniu kapitalistycznym po roku 1989. Nasza przygoda z demokracją trwała maksymalnie 8 lat, do roku 1926. Nasze społeczeństwo było głęboko przeorane komunizmem. Wcale nie wszyscy Polacy, daleko nie wszyscy mieli jakieś opozycyjne ciągoty. Gdyby komunizm był taki bardziej gulaszowy i bogatszy w zasoby, to jestem pewien, że dobrze by się miał nad Wisłą i ta słaba opozycja z roku 1988-1989 nie byłaby go w stanie obalić, po prostu socjalizm zbankrutował. Więc te wszystkie czynniki nie powodują, że my jako Polacy mamy, mimo tego niebywałego skoku rozwojowego, jakiego dokonaliśmy, i to jest nasza, no rzeczywiście to jest nasza prawdziwa zasługa. Znaczy polską marką na świecie, poza jakby to nazwać, no, autorytaryzującą się demokracją, bo z tego jesteśmy dzisiaj znani, choć brakuje nam jakby Kaczyńskiemu daleko do Orbana, tak, nikt go nie przywołuje w artykułach, nie porównuje go do Trumpa czy do Le Pen, a Orban ma taką markę, więc nawet tutaj Węgrom ustępujemy pola. Natomiast niewątpliwie ten sukces gospodarczy Polski był tym, co obiektywnie jakby definiuje naszą sytuację. Znaczy, jesteśmy krajem, który niebywale skorzystał na globalizacji, na wolnym rynku i co by nie mówić o nierównościach, które narastają w krajach centrum, takich jak właśnie Stany Zjednoczone czy Europa Zachodnia, to te fabryki, to te wszystkie słupki, call centers i tak dalej, dzisiaj już centra rozwojowe przyniosły się właśnie do nas. I dalej pewnie jeszcze będą przynosić, aż się nie wzbogacimy na tyle, że przestanie się to opłacać. Więc w tym sensie, oczywiście na tym się ciężko markę buduje, prawda? Jakby, nie wiem, no, Bangladesz nie buduje swojej marki na tym, że szyje ubrania. Ciężko jest walczyć z tego typu wartościami. Ja pamiętam, że miałem taką ciekawą rozmowę w twoim rodzinnym Krakowie z Ziemowitem Szczerkiem, kiedy właśnie jego pytałem, bo on trochę o tym pisze, w zasadzie cały czas o tym pisze, i gdzieś tam rozmawialiśmy, on mi mówił, no tak, że tam, nie wiem, w środkowej Polsce to jest ta prawdziwa Polska, a tak jak się spojrzy no, nawet na ten Kraków, prawda, to przecież to są Włochy, tak, to w dużym stopniu architektura zapożyczona czy przywieziona z renesansowych Włoch i nawet te wszystkie Radomie czy Lubliny, to gdzieś tam jak tę cebulę się obiera, to się nic jej nie zostanie. Ja mam poczucie, że polskość to jest taka ciągła imitacyjność, takie z drugiej strony potrzeba oryginalności, jakiegoś takiego zapotrzebowania na uwagę. I jakby pytanie jest takie, no ja myślę, że jedynym takim wyjściem jedynym przewodnikiem na w tych zmaganiach z polskością i z tożsamością, no to jest oczywiście Gombrowicz, tak? To znaczy z jednej strony afirmacja tego, kim jesteśmy i próba nie silenia się na bycie Francuzami, Anglikami, Amerykanami i tak dalej, udawanie, że jesteśmy Europą Zachodnią, ale z drugiej strony nie odcinania się od wpływów kulturowych, które są po prostu jakby definiujące to, kim jesteśmy. I jakby wyzbycie się do takiej presji, tego kompleksu polskiego właśnie, tak, o którym pisał wspomniany Konwicki, takiego poczucia się dobrze w swojej skórze. Mówiliśmy o tym młodym pokoleniu, które myślę, że ono może nie wiedzieć, że to wstyd trochę być Polakiem. Tak? Oni chyba tego do końca nie odczuwają. I jakby przez odejście od tej kultury takiej dumy, w której będziemy rzucać im w twarz tego Kopernika, tę Curie-Skłodowską, tego Chopina, tak, zwróćmy uwagę, że to wszystko są ludzie, których związki z polskością można kwestionować. I jakby myślę, że dopiero takie wyzwolenie się z tej takiej tradycyjnej takiej trątacji narodowej i takiej potrzeby imponowania podszytym kompleksem, dopiero takie poczucie wyzwolenia, że jesteśmy narodem w sumie bardzo młodym, że my jako kraj, Polska liczy 100 lat, nie liczy 1000 lat, ale liczy 100, jako państwo narodowe, wolne liczy 100 lat. Jeśli przyjmiemy, że my jakby nie różnimy się tutaj specjalnie od jakiejś tam Finlandii, to być może pozwoli nam to zbudować, nie wiem, czy jakąś markę, ale pozwoli nam się poczuć trochę lepiej i wtedy ta swoboda, jakaś kreacja może weźmie górę, ale widzisz, to tym razem wyszedł ze mnie chyba nadmierny optymista, bo póki co tendencje są dokładnie odwrotne, przynajmniej na tym poziomie politycznym. No i życzmy naszym dzieciom, żeby dożyły takiej, to się teraz nazywa normalności, której częścią jest jakieś umiarkowane poczucie własnej wartości. Na razie mamy z nim zasadniczy problem, in plus bądź in minus. Przyszedł czas na drugą i ostatnią piosenkę, ale po piosence chciałbym ostatni temat poruszyć, mianowicie idei liberalnej. No, jesteś twarzą, jedną z twarzy polskiego liberalizmu takiego ideowego. W związku z tym nie można pominąć w rozmowie z tobą pytania, czy tradycyjne dyskursy liberalne, czy to o takim charakterze bardziej antropologicznym, jako indywidualizm, czy to takim bardziej ustrojowo-konstytucyjnym, czy też gospodarczym, czy te dyskursy, które jakoś napędzały nas i podtrzymywały na duchu i tą nowoczesność korygowały w dobrą stronę, to one w ogóle mają dzisiaj jeszcze znaczenie, gdy sfera publiczna jest w zasadzie takim internetowym patchworkiem i pewnym, jeśli ma być czymś więcej, to jest to coraz bardziej fantomowy byt i polityczność jest coraz bardziej czymś łudnym, a klasyczne rozumienie indywidualności się zupełnie zatarło w obliczu tych awatarów, które zinternalizowaliśmy, więc moje pytanie na popiosence to jest takie, czy dyskursy liberalizmu można uznać już za wyczerpane, historyczne, czy też trzeba je modyfikować i mają one przed sobą jeszcze przyszłość po pewnym liftingu. A teraz druga piosenka. Rzeczywistość, tu trzeba walczyć o wszystko. dobiec do utraty tchu i liczyć, że wybiega się tak pozytywny wynik. Chociaż gramy na wyjeździe, a sędzia jest z nimi. Chociaż mamy pod wiatr i nas kopią po nogach, my walczymy stale, no bo to jedyna droga, by podłoga była dalej, a chmury ciut bliżej, by ze szczęścia oszaleć. Opowieść o patentach, które na nas ma los, który podtyka nam szczęścia, pęta pod nos, ale w każdym zaklęta jest kość. Zostaje w gardle jakość, chyba kością niezgody. Rodzi w nas złości, przynosi dowody, że nic nie jest jak powinno być i powody, by życia nie śnić. Dla mnie to bzdury, po sobie widzę, że niebo może być blisko i bliżej, że każdy miesiąc, tydzień i dzień może być jak najpiękniejszy sen. Więc śmiało zmień swe życie, wiedz dokąd pędzisz i weź się za siebie zamiast narzekać i ględzić. Zawsze jest dobry czas, mówił tu, że plew twoją myśl jeden raz. Panie, ja nie wiem czasami co zrobić, kiedy życie znów odcina mi nogi. Kiedy chciałem jak najlepiej, ale wszystko znów jest źle. Myślę, po co znowu wchodzić w tę grę? Czy nie rzucić tego diabły i nie popłynąć z prądem? Jak śnięte ryby albo ci, którym tak zwany zdrowy rozsądek odpowiedziałby się nie wychylać, iść tam gdzie tłum. Lecz ja nigdy nie umiałem pozbyć się moich marzeń. Bezkrytycznie robić tego, co bezdusznie każe. Albo coś, albo ktoś, bo słyszę w głębi mnie. Słuchaj, uczuć, myśli, patrz, a nie będzie źle. 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 O Januszku! Ostatnia, już najkrótsza część naszego spotkania z Leszkiem Jażdżewskim w programie Mądrale Resetu Obywatelskiego. Pytanie filozoficzne, na ile jeszcze idea liberalna, czy ideologia, czy filozofia liberalna pasuje do obecnych czasów i czy trzeba ją trochę przebudować, przemodelować, czy no po prostu ona odchodzi w przeszłość razem z tymi późno nowoczesnymi formacjami politycznymi, którym tak dobrze służyła. Wiesz, no, w zasadzie powinienem poprosić Ciebie o odpowiedź na to pytanie, bo to Ty jesteś filozofem, także filozofem polityki, a pytania, którymi się zmagasz, czyli dotyczące no, choćby kwestii związanych z etyką, z bioetyką, to są kwestie, które dzisiaj uważam są absolutnie w centrum tej debaty. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale mam poczucie, że na przykład dla mnie odkrycia naukowe dotyczące ludzkiej świadomości, kwestionujące ten taki racjonalno-świeceniowy umysł, w zasadzie no, mamy niemalże pewność, że to jest konstrukt, tak? Że takie racjonalne oświeceniowe pomysły, na którym się tak opiera w dużym stopniu idea liberalna, że on nie istnieje. Ba, więcej, być może będziemy w stanie naukowo już niedługo udowodnić, że pojęcie woli jest wymysłem i konstruktem. No ja nie wiem, jak ty to oceniasz, a ja mam poczucie, że to byłby chyba dużo głębszy niż jakaś moda przejściowa na, powiedzmy, oczywiście culture, taką lewicową, prawda, antyliberalną formułę. To też zagraża liberalizmowi. No jest oczywiście populizm narodowy, który jest wrogiem liberalizmu, przede wszystkim liberalizmu, tak? Nawet nie demokracja, liberalizmu, ale na przykład takie zjawiska jak te odkrycia naukowe, czy technizacja i odchodzenie człowieka od jakby bycia jednostką ludzką w kierunku takiego złączenia z maszyną, tak, z komputerem w sferze wirtualnej, no mam powiedzieć, że to są takie najgłębsze zagrożenia na takim poziomie absolutnie podstawowym, ale pozwoli, że cię zapytam, nie wiem, czy to jest przyjęte, żebyś to mógł ktoś w swoim programie powiedzieć, co, jak ty widzisz te kwestie, te fundamentalne, najbardziej fundamentalne. No, mnie się wydaje, że taki budujący, konstruktywny dyskurs liberalny, który odwołuje się do takiej godności wolnej, myślącej, sprawczej, odpowiedzialnej jednostki, która potrafi być obywatelem i brać odpowiedzialność w sferze publicznej za dobrostan wspólnoty, że no wprawdzie ten dyskurs jest zawsze przydatny, zawsze ma jakichś adresatów, to jego znaczenie publiczne maleje z czasem, a już na pewno maleje znaczenie polityczne, ponieważ nie ma on wielkiej wartości no takiej marketingu politycznego. To znaczy, o ile dawniej no był target dla takiego dyskursu, to dzisiaj nie bardzo, bo też niewielu ludzi wiąże swoje ambicje osobiste z tym, że zajmą taką obywatelsko-burżuazyjną pozycję. Czyli sądzę, że się demokracja wypełniła i doczekała no, takiego spełnienia, że ludzie poczuli się na tyle pewni siebie, że nie chcą się już zmieniać w dobrych obywateli, ani w nikogo innego i będą jako swoich reprezentantów wyłaniać osoby podobne do siebie, a nie takie, o których sądzą, że są chociaż trochę lepsze. Sądzę, że liberalizm jest tak silnie związany jednak z hierarchią społeczną i z klasowym społeczeństwem, że no jako dyskurs budujący, jako moralistyka publiczna bardzo traci na znaczeniu. Więc wydaje mi się, że ochrona wartości konstytucyjnych musi się opierać na innym języku, na innych emocjach niż w XIX wieku i jeszcze w czasach budowy tych powojennych demokracji liberalnych. Myślę, że na partie liberalne nie ma już miejsca, takie liberalne w tradycyjnym znaczeniu, że raczej trzeba korzystać z tych zasobów empatii, które ludzie jeszcze mają, ludzie cenią, szanują empatię, taką solidarność opartą na wzajemności, na wyobrażeniu sobie siebie w niekorzystnej sytuacji. Trzeba korzystać z tych zasobów egalitaryzmu, który też dzięki tradycji liberalnej częściowo się w społeczeństwach dobrze osadził. No i tymi narzędziami próbować tworzyć dyskurs polityczny, natomiast no, przestałem wierzyć w to, że ludzi można namawiać do wolnego obywatelstwa. Nie wierzę już w społeczeństwo obywatelskie. Myślę, że stało się ono takim wyobcowanym, słabo zrozumiałym, mało osadzonym w emocjach mitem. Więc trzeba się po prostu jakoś przeprosić z taką postpolitycznością, w tym sensie że tradycyjne, takie porządne, kulturalne dyskursy, które pozwalały odróżnić ludzi przyzwoitych politycznie od populistów i głupców, idiotów, że te dyskursy przestały być nośne i sądzę, że elity mają bardzo duży problem, bo nie mają nowego języka, nie mają już tego szacunku społecznego, który miały, nie są zauważane nawet za bardzo przez jakieś szersze kręgi społeczne, więc trzymają się kurczowo starego języka, starych idei, a tutaj wszystko idzie swoim torem, mało zintelektualizowanym, więc ja jestem pesymistą. Wydaje mi się, że intelektualizm taki liberalny jest już przegrany. To miejsce puste zajmuje prymitywny populizm, często faszystowski, a w tę próżnię intelektualną po liberalnym dyskursie coraz mniej seksownym nic poważnego nie jest w stanie wejść. Ad hoc lewica zajmuje to miejsce, prawda? Jakoś tam się przymilając do klas nieintelektualnych, powiedzmy, no ale to jest krótkoterminowe, no bo ona też traci pozycję elitarną w ten sposób, więc ja jestem w tej sprawie pesymistą, stąd też moje pytanie do ciebie, bo raczej ciebie kojarzę z takim środowiskiem wiernym idei liberalnej, tak jak ja zwątpiłem w taką historyczną i polityczną nośność ideałów liberalnych, które wyznawałem i retoryki liberalnej, którą głosiłem, a sądziłem, że w tobie jest więcej wiary, stąd moje pytanie. Znaczy, tak, wiesz, ja trochę w tych moich wątpliwościach dotknąłem takiego poziomu w zasadzie meta dotyczącego w ogóle jakby natury człowieka. I mam poczucie, że liberalizm, tak jak rzeczywiście dawno nie był tak słaby, chociaż w zasadzie w dwudziestoleciu był pewnie w jeszcze gorszym stanie niż obecnie, to jakby w tym wymiarze takim, no niemalże humani, jakby dotyczącym samego człowieka mam pewną wątpliwość, na przykład liberalizm znajdzie się w pewnym momencie jako, już się znalazł w niektórych obszarach na takim konfliktowym starciu z odkryciami naukowymi i to będzie jakiś moment kryzysowy, że liberalizm może zacząć być traktowany jako jeszcze jednego rodzaju wyznanie wiary, a nie jako przestrzeń dla umysłów racjonalnych, bo jednak ta nauka była dla liberalizmu zawsze bardzo istotna, zwłaszcza na kontrze do religii, prawda, Kościoła katolickiego, zabobonów i tak dalej. Więc tutaj dostrzegam takie długofalowe wyzwania na głębszym poziomie niż, masz rację, jeśli chodzi o rolę elit, to ja wręcz uważam, że jak rozmawiamy o tak zwanej liberalnej demokracji, w zasadzie powinniśmy wziąć do wiadomości, że mamy do czynienia ze swego rodzaju ewolucją, że jesteśmy w jakimś punkcie przejścia do, a może już osiągnęliśmy demokrację masową, czy jakąś demokrację popularną, jakąś, jak zwał, tak zwał, że przy innych środkach komunikacji i osłabieniu tej tradycyjnej roli elit, a jakby siłą rozpędu trwała nieco dłużej niż mogłoby się wydawać z racji formalnej pozycji, to znaczy mieliśmy już pełnię praw wyborczych, ale myślę, że co najmniej do lat 60. na Zachodzie i myślę, że do takich lat 2000, połowy lat 2000 w Polsce, to jednak ta rola tradycyjnych elit była niezwykle istotna. Czasem to się zaczęło osłabiać, a już internet, wydaje się, że lata 90. i 2000 to jest taki bardzo istotny przełom. Także przełom związany z rolą, jaką człowiek pełni, jednostka w społeczeństwie, że w zasadzie ta jednostka już nie jest ani żołnierzem, ani robotnikiem. Następuje upadek partii politycznych, zrzeszeń. Ja się z tobą zgadzam w pełni niestety co do diagnozy społeczeństwa obywatelskiego, nie tylko w Polsce. Gigantycznej słabości tego konstruktu i że z drugiej strony jednocześnie liberalizm w zasadzie nie wiem, czy dawno nie był tak potrzebny, to znaczy, że jest, to gdzie upatrywałbym jakiejś nadziei, to w tej takiej indywidualistycznym podejściu i w potrzebie ekspresji, a z drugiej strony, że tak bardzo wiele jakby zjawisk zagraża temu naszemu poczuciu indywidualności, zarówno od strony to wewnętrznej, jak i zewnętrznej. I tutaj liberalizm jest najlepszym narzędziem, żeby bronić tej podmiotowości, ale oczywiście jest pytanie, czy odwrócenie od polityki w kierunku takim bardzo rozrywkowym, takim antyintelektualnym nie powoduje, że w zasadzie ten odruch może pozostać wyłącznie takim odruchem bardzo prymitywnym, antypolitycznym i w zasadzie czy odpowiedzią na narodowy populizm nie będzie taki nawet nie powiedziałbym liberalny, ale taki indywidualistyczny populizm, tak? I że tutaj liberalizm będzie trochę po trzasku. Tego się obawiam, natomiast widząc ewolucję postaw obywatelskich w kierunku takiej większej otwartości, odejścia od tradycyjnych takich różnych fantazmatów, przynajmniej w Polsce, tak, Polska jest trochę przesunięta względem Zachodu, dostrzegam pewne pozytywne zjawiska, ale one oczywiście nie muszą służyć liberalizmowi, one mogą powodować wykwity różnego rodzaju innych bytów i pomysłów politycznych czy ideowych. Natomiast upatrywałbym w tym jednak pewnej szansy. Pytanie, czy liberalizm będzie w stanie się w tych dyskursach odnaleźć, wejść w dyskurs tożsamościowy, bronić prawa do wypowiedzi, bronić się przed tym właśnie atakiem lewicowym, który będzie go szantażował, że jakby to poczucie sprawiedliwości będzie ważniejsze niż to poczucie wolności. No jest wiele tematów, których liberalizm musi już, nie powiem, że o kapitalizmie, który kompletnie musi zmienić swój wektor, prawda, w kierunku bardziej zrównoważonym, a nie w kierunku takim rozwoju nieograniczonego. Te wszystkie rzeczy, do których się przyzwyczaił, do dyskursu medialnego również, którym jakoś tam w jakimś sensie dominował przez jakiś czas, no to wszystko odchodzi w przeszłość, trzeba się w nowej sytuacji dalej zupełnie nowo i zredefiniować te pojęcia. To jest bardzo ciekawy czas na taką pracę ideową, tylko trudny, bo mało kogo to interesuje, a ludzie się martwią, żeby PiS odsunąć od władzy, a nie żeby ratować liberalizm. Więc jest to dwuznaczny moment dla liberała. Bardzo mnie zaciekawiło to, że się zaniepokoiłeś, co będzie, jak naukowcy zdezawuują bardziej ludzką naturę i wykażą, że wolna wola jest złudzeniem. Chcę cię uspokoić, że to nie ma wielkiego znaczenia dla realnego życia, bo zagadnienie jako takie jest nienaukowe, tylko spekulatywne z jednej strony, a z drugiej strony wszyscy chętnie zadowolą się lodami truskawkowymi pochodzącymi z chemicznej retorty, jeśli naprawdę będą nieodróżnialne od lodów truskawkowych pochodzenia naturalnego. To w skrócie tytułem reklamy mojej książki Pochwała wolności czysto filozoficznej, którą wydałem 2 lata temu i którą ci wobec tego polecam. Z tej strony zagrożenia dla liberalizmu akurat bym nie upatrywał, natomiast rzeczywiście rola intelektualistów o tyle słabnie, no, że ich zasięgi bardzo słabną. Nasze zasięgi, jak i innych mediów takich, powiedzmy sobie, ambitnych, też nie są wielkie, kilkutysięczne, no ale to jednak też nie do pogardzenia publiczność. Zbliżamy się do końca naszej rozmowy, więc chciałbym, żebyś mógł na koniec tak wypowiedzieć się bardziej jak mędrzec i wieszcz. Chętnie ci przyznam tę rolę, ponieważ uważam cię za bardzo mądrego człowieka, więc niech takim wywołaniem do takiej ogólnego przesłania będzie takie moje pytanie bardzo ogólne i zasadnicze. Co teraz w życiu społecznym i w tym momencie historii jest dla nas wszystkich najważniejsze i o co powinniśmy się przede wszystkim zatroszczyć? No, bardzo duże pytanie, jak na ostatnie 2 minuty programu, ale ja mogę powiedzieć, wiesz, nie będę się silił na jakieś przepowiednie i bycie jakąś Kasandrą, ale mogę spróbować zaapelować, albo raczej powiedzieć, jak ja to czuję. To znaczy, ja mam głębokie poczucie odejścia od odpowiedzialności w wyborach. I to przywrócenie odpowiedzialności, poczucie odpowiedzialności, a z drugiej strony poczucie sprawczości w polityce, uważam za w jakimś sensie pierwotne do bardzo wielu innych wyzwań, które nas czekają. To znaczy to, co mnie niepokoi, to takie bagatelizowanie i taka rezygnacja, ale nie rezygnacja w takim sensie, że ludzie uważają, że już się nic nie uda, że to już koniec. Nie chodzi mi tylko o prosty katastrofizm, chociaż on też jest niebezpieczny, ale o taki trochę tumiwisizm bardziej, który występuje, związany także z pewną dostępnością rozrywek, z tym, że nie trzeba się już tak bardzo starać o zapewnienie bytu, chociaż przecież to nie wszystkich dotyczy. I jakby to poczucie odpowiedzialności dotyczące zarówno nas jako jednostek, to właśnie tendencja do samokształcenia, doskonalenia, tego poczucia, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie, za najbliższe otoczenie, za dobre wychowanie, za taki pewien ideał obywatelskości, ale taki także w tym wymiarze intelektualno-filozoficznym, że nie możemy sobie patrzeć na to, żeby się po prostu podpiąć pod tego Netflixa czy YouTube'a i w nim ugrzęznąć, że jakby szczególnie ci z nas, którzy mają w pamięci, jak ciężko było wywalczyć ten zakres wolności, który mamy dzisiaj, myślę, że powinni szczególnie jakby świecić przykładem i walczyć z taką ciemniacką kulturą, która niestety również, nie chcę powiedzieć, nie jest wyłącznie domeną PiS-u, ale występuje bardzo silnie również po stronie opozycyjnej, gdzie Jarosław Kaczyński przejął umysły do tego stopnia, że nie jesteśmy w stanie myśleć i mówić o niczym innym. Ale to jest oczywiście tylko jedno ze zjawisk, tak? Nie chcę tego demonizować, wręcz chciałbym od tego odchodzić. A drugi to jest taki wymiar odpowiedzialności i sprawczości w wymiarze obywatelskim, to znaczy to jest zarówno misja nas tutaj, którzy mają jakieś marzenia w wymiarze zbiorowym, odwrócenia się tym razem twarzą do polityki, a nie plecami, bo ta polityka widać nas dopadła i dzisiaj myślę, że mamy to poczucie, że ignanie nie jest rozwiązaniem. I myślenie to jest oczywiście zdaniem dla polityków, a nie dla wszystkich obywateli, ale obywatele mogą naciskać, czyli przywrócenia sprawczości polityce. Znaczy polityka dzisiaj jest w tym sensie niemoralna, że przestaje być polityką. Ona staje się rodzajem teatru cieni, którym politycy nam udają, że wierzą w to, co mówią, a my udajemy, że wierzymy im w ich nieprawdziwe utarczki, które są jakimś fantazmatem, więc ja myślę, że to nic dziwnego, że populiści wygrywają, ponieważ oni najciekawiej potrafią te miraże roztaczać, a jedyną polityką liberalną, a po prostu prawdziwą polityką jest polityka odpowiedzialności, co pewnie wymaga na przykład przekształceń, odejścia od państw narodowych w kierunku większych bytów, takich jak choćby Unia Europejska, federacyjna. No a to trzeba postawić jasno, trzeba powiedzieć obywatelowi, chcesz sprawczości, musisz się pogodzić z tym, że to będzie nie państwo narodowe, tylko innego rodzaju twór i dopiero wtedy pewne problemy, nie mówię, że wszystkie, ale niektóre z tych problemów, przed którymi stoimy, jak globalne ocieplenie na przykład, czy zagrożenia geopolityczne, będziemy w stanie chociaż zacząć rozwiązywać. Także no, takie moje credo na koniec. Bierzmy odpowiedzialność, nie bójmy się tej odpowiedzialności. Gdzieś na końcu również daje jakąś przyjemność i myślę, że to jest z tym, że chciałbym zostawić naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, z tym przesłaniem odpowiedzialności, wezwaniem do odpowiedzialności, zawsze aktualnym, ale teraz trochę inaczej brzmiącym, poważniej brzmiącym niż w takich bezpiecznych czasach, w których żyliśmy przez dłuższy okres do niedawna. Z tym właśnie wezwaniem pozostawia nas dzisiaj redaktor Leszek Jażdżewski z Łodzi, szef Liberté i Igrzysk Wolności, publicysta, komentator. Bardzo dziękuję za spotkanie Tobie i dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję, to była wielka przyjemność. Dziękuję. Reset Obywatelski.